Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest unboxing Nissana Sylvii, którego składam dla jednego z moich widzów i patronów, a właściwie patrona jednego, bo zamówił sobie ten pakiet za 160 zł, gdzie właśnie będę składał dla niego specjalną Sylvię. Tak, wybrał sobie Nissana Sylvię. Chciałem powiedzieć Toyota Sylvię, nie wiem czemu. Tutaj są instrukcje. To jest prawdopodobnie instrukcja. Tutaj znowu potrzebne rzeczy. Ten model nie jest jakiś super złożony. Nie jest jakiś chyba nawet trudny. Może nie będzie taki trudny. Myślę, że uda się go fajnie zrobić. Mam nadzieję. Nie, no już dużo doświadczenia nabrałem przy budowie poprzedniego Nissana. Nissana Skyline'a. Tutaj mamy karoserię. Tak, bardzo fajnie to wygląda. Podoba mi się. Chociaż... mało jest takich elementów otwieranych, no nie? Nie ma tutaj otwieranej maski niestety. Troszeczkę szkoda. No jest to taki ubogi w detale model niestety. Ale ma też sporo rzeczy. Tutaj jest tak. Odpakujemy sobie to ładnie wszystko. Cyk, cyk, cyk. Wszystko jest teraz spięte w jednej folii, a wtedy jak miałem Nissana Skyline'a, to każda ta tablica miała oddzielną swoją folię. Dobrze, felgi widzę, że nie są najciekawsze. W sumie są takie stokowe bardziej, no nie? Ciężko będzie zrobić z tej Sylvii coś ciekawszego. A czy może uda się jej fajnie pomalować? Widzę, że chyba mają kolor srebrny, chociaż ciężko stwierdzić to na tym papierku biało-czarnym czy czarno-białym. Czyli tak, tutaj mamy lusterka, widzę, że szkiełka do lusterek są plastikowe. Tak to wygląda. Szkoda, bo powinny być na takim chromowanym elemencie, tak jak było to w przypadku Skyline'a. Tu mamy, o, widzicie, że tutaj już część tego dołu jest złożona. W Skyline'ie musiałem to dodatkowo kleić. Także trochę mniej zabawy z tym będzie. Szkoda, bo mi się to bardzo podobało. Tak, tutaj mamy siedzenia kubełkowe, tu mamy spód, tak, tutaj widzimy, że tak troszeczkę gorzej to jest odlane, no nie, w Skyline mimo wszystko tego nie będzie widać, tego z wierzchu nie będzie widać, w ogóle tego nie będzie widać, tak? Bo to jest pod spodem jakby, no ale i tak nie wygląda to za ładnie moim zdaniem. Tutaj te drobne elementy to sobie tam już zobaczę według instrukcji. Natomiast najpierw zanim ja to będę składał wszystko do kupy, do całości, to będę sobie malował. I później uda mi się fajniej ten model złożyć po prostu. Ładniej, dokładniej pomalować i w ogóle. I tu mamy wnętrze, tą wanienkę tutaj i znowu też... wszystko jest już razem, nie? Czyli wnętrze, te drzwi tutaj, wszystko jest sklejone, więc będę musiał to pomalować całe, później ewentualnie jakoś akcentować pędzelkiem albo nawet aerografem, jakoś, nie wiem, będzie z tym problem, bo miałem z tym problem w poprzednim składaniu, ale okazało się, że wiecie co, ja używałem wtedy złej farby, nie, złego rozcieńczalnika pamiętam, że używałem, bo użyłem rozcieńczalnika do farb olejnych. O, tego użyłem rozcieńczalnika, a ten rozcieńczalnik jest do farb olejnych. Ja go użyłem do tej farb akrylowych i dlatego rozpuszczały mi się warstwy pod spodem. Dopiero później na to wpadłem. No ale wiecie, człowiek uczy się na błędach, drugi raz tego błędu nie popełnię. Mam teraz specjalny rozpuszczalnik do farb akrylowych, tak? X20A. A tu jest X20, więc jako nowicjusz mogłem się pomylić. No i dobrze, tu mamy, i tutaj też ciekawa sprawa w tym modelu akurat, możemy sobie zrobić wersję europejską, czy może wersję USA, możemy mieć kierownicę po prawej albo po lewej stronie po prostu. Nie możemy natomiast tutaj sobie jakoś spersonalizować tego modelu bardziej, bo nie ma tu więcej jakby opcji, na przykład, żebyśmy mogli inne felgi zainstalować, czy coś w tym rodzaju, jak to mieliśmy w przypadku Skyline'a. Sorry, że tak porównuję trochę do Skyline'a, ale tamten model był dla mnie pierwszy i no nie mam teraz jakby takiego odniesienia. Tutaj widzimy, że są głośniki, to będzie z tyłu prawdopodobnie gdzieś tutaj. Cyk, tak będzie przyczepione. Już jest fajnie pod kolor to zrobione, będzie pasować. O, nie? Oczywiście pomalujemy sobie, no specjalną farbkę sobie kupiłem. To jest XF... to jest kokpit akurat, do kokpitu.
A jeszcze powinienem mieć jakąś, chyba tą kupiłem farbkę do pomalowania całości, nie? Karoseli. Nie wiem, czy ta będzie dobra, czy będzie ładna. XF49. Mam nadzieję, że ona jest połyskująca. Przetestuję ją sobie. Powinno być napisane, jakby nie była połyskująca, to by było napisane, że jest flat, czyli płaska, no nie? Czyli matowa. Ok, tak wygląda karoseria, też wam pokazywałem. Tutaj elementy wnętrza, no i szyby oraz, co my tu jeszcze mamy? Moment, musimy to sobie wszystko wypakować. To jest tutaj spięte. A więc tak, mamy tutaj szyby. Mam nadzieję, że teraz uda się je fajnie zrobić. Już mam patent na to. Naklejki. A gdzie mamy te właśnie naklejki na szyby? Bo nie widzę. Może tutaj nie ma w tym modelu właśnie. Może tu nie trzeba malować szyb dodatkowo. Nie wiem. Tu mamy chyba do tyłu, do świateł. A do przodu, to jest do przodu akurat. Tutaj przychodzą te elementy prawdopodobnie. Do góry nogami. O. Chyba to będzie tak. Nie, tu sobie to przyjdzie. Mam specjalną farbkę do świateł. To jest farbka chyba... Nie, to jest niebieski. Jest taki clear blue. Albo jest ten, clear po prostu. Clear to jest do... To jest, moi drodzy, do świateł prawdopodobnie. Clear. Jeszcze się doszkolę dokładnie, ale ta farbka też była mi do czegoś potrzebna, już nie pamiętam do czego. Jeszcze mam farbkę czerwoną Clear Red. O właśnie, to jest też ciekawa sprawa. To jest na pewno do świateł, do odblasków, dlatego że ona jest taka półprzepuszczalna. I ona... właśnie, miałem gdzieś taki element pomalowany nią. Ten zderzak, co żeśmy sobie malowali przy okazji robienia, moi drodzy, takiej próby malowania. O, jest, mam to. Malowałem zderzak i zobaczcie, jak ten zderzak wygląda teraz po malowaniu, tak? Gdy sobie ćwiczyłem z aerografem, to udało się ładnie pokryć, ale po wyschnięciu ta farba wygląda tak. Więc ona zdecydowanie jest do świateł czerwonych, do tylnych świateł po prostu, no nie? Ops, wracaj na swoje miejsce. No i tyle. Tutaj dużo tych elementów mówiłem, że nie ma. Tutaj naklejki. Z tymi naklejkami to ja zawsze mam problem. Nie mam pojęcia, jak je ładnie wycinać, żeby to wyglądało estetycznie. To nie jest papier taki, wiecie, samoprzylepny, więc trzeba to po prostu sobie wycinać. O Jezus, katorga. Zobaczcie, tu jest taka malutka linia, wam pokażę to. Tu jest taka malutka linia. O, to tutaj, tak, tak. To tutaj też trzeba wyciąć jakoś. Albo nie wiem, no kurczę. Poważnie to trzeba wycinać, to jest okropne. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja, to nie jest papier samoprzylepny. Bo już to próbowałem przy tamtym modelu. Szlak mnie trafi z tymi naklejkami. Ja tym chyba na początku nie będę się zajmował, bo to jest straszne. Okej, więc tak to wygląda. Unboxing Sylwii. Jeszcze tak chciałem się tylko pochwalić, że troszeczkę zupgrade'owałem moje stanowisko do robienia modeli. Mogę wam w sumie zrobić szybki taki pokaz, jak to wygląda teraz. Tutaj zrobiłem taką półeczkę z kartonu na farbki. Widzicie, mam tutaj wszystkie farbki. Część się nie zmieściła, są tu dwie pozostałe. Tu jest jeszcze primer, czyli podkład pod farby. Tutaj mam natomiast centrum malowania. To jest cleaner do airbrush, teraz mi chodzi po głowie, do aerografu. Tu mam pędzelki, tu mam gąbkę i gąbkę taką do podtrzymywania modelu. Tutaj sobie będę nakładał karoserię i tak malował. Takie sobie coś wymyśliłem, zdaję egzamin, myślę, ważne, że trzyma się w powietrzu. Tutaj mam jeszcze na górze maski, wykałaczki. Nic takiego specjalnego, po prostu zrobiłem sobie takie stanowisko, żeby łatwiej mi było składać. I mam nadzieję, że wam też miło będzie się oglądało moje odcinki ze składania modeli, na które was zapraszam. Dziękuję za uwagę, na razie, pa pa.